Czy filmujesz, jak z gracją rwę te sałaty? Jak robisz, to tak. A czego nie filmujesz? Gracji. Czegoś ewidentnie nam tutaj zabrakło. To co, jedziemy? Tak, jesteśmy dzisiaj w kuchni roślinnej. Właśnie. Nie wiem, czy się bać, czy nie. Ja się cieszę. Wege. Można być sportowcem wege? Nie, nie mów wege. Wege... Tarianinem. Bo wege to się kojarzy z weganinem, a wegetarianinem to jest wegetarianin. Po prostu. Masz rację. Czym się różni wegetarianin od weganina? Otóż wegetarianin nie je mięsa, ale korzysta z produktów odzwierzęcych, takich jak na przykład nabiał, jajka, sery, tak, mleko. Natomiast weganin nie korzysta absolutnie z produktów pochodzenia zwierzęcego, nawet weganie nie korzystają z miodu, czyli tylko i wyłącznie produkty pochodzenia roślinnego. Taka jest różnica, zgadza się? Zgadza się. Ponieważ on wiedział. Ja się znam na tym. Okej. Okay. Bo ja nie jestem ani jednym, ani drugim. No właśnie. A można być sportowcem wegetarianinem, nie gryzie nam się to, nie ma jakichś tam, wiesz, niesnasek, niedoborów, czegoś tam? Oczywiście, że można. Natomiast trzeba... Oczywiście, że można, natomiast trzeba uważać na to, żeby nasza dieta była odpowiednio... Co Cię śmieszy? Nic. Oczywiście, że można. Oczywiście, że można, natomiast trzeba uważać na to, aby nasza dieta była odpowiednio zbilansowana, żeby nie miała niedoborów nie tylko białkowych, ale ogólnie składników odżywczych, ponieważ takie niedobory mogą wystąpić, jeżeli dieta wegetariańska nie będzie odpowiednio zbilansowana, jeżeli zabierzemy się za to bez odpowiedniej wiedzy. Mam pytanie. Naprawdę? Tak. Nie spodziewałeś się tego. Nie. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj robimy tortillę, taki domowy fast food, który właśnie nie będzie z mięsem. Takie tortille, kebaby bardzo się kojarzą nam z dodatkami mięsnymi. Nasza będzie z fasolą jako źródłem białka roślinnego. Więc potrzebujemy placki tortilli, które możemy przygotować sami w domu. Jest to bardzo proste. Możemy też wybrać te sklepowe, natomiast czytajcie skład, tak żeby nie miały polepszaczy i wielu dodatkowych składników. Wykorzystamy pomidorki, my mamy przygotowane koktajlowe, oczywiście mogą być inne. Jasne. Mamy przygotowaną czerwoną fasolę, tak jest. Sałatę, kukurydzę. I ogórka. Ogórka. Ja skroiłem. Którego wcześniej już pokroił Dominik. Ale jak, żebyście to widzieli. Dodatkowo jeszcze papryka. Papryka. Którą przygotowałam ja. To jeszcze ją trzeba pokroić. Jeszcze ją trzeba pokroić. Wykorzystamy również jogurt grecki, zioła i czosnek do tego, żeby przygotować domowy sos jogurtowo-czosnkowy. Dobra. Działamy? Tak jest. Działamy. To może papryka w kostkę dla Ciebie. Ja zacznę przygotowywać sos, żeby on nam się już fajnie przegryzł. Jasne. No i gadamy. I gadamy. To możemy zacząć nasze gadanko standardowo od jakiegoś mojego błyskotliwego pytania. A to mnie zaskoczyłeś. A widzisz. Zastanawiam się nad dietą wegetariańską. W zestawieniu wegetariańską, nie wegańską, w zestawieniu z dietą mięsną. Czy jesteśmy w stanie tak to zbilansować, żeby było odpowiednie? Oczywiście, natomiast ja wiele razy już będę to powtarzać, musimy robić to z głową. Nie możemy robić tego na własną rękę, jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy, bądź też konsultować to z osobami, które właśnie taką wiedzę posiadają, ponieważ eliminacja mięsa z diety nie wystarczy do tego, żeby ta dieta była pełnowartościowa i żeby... Koniec. To będzie cięcie. Tak, kropka. Dla sportowców myślę takim ważnym makroskładnikiem jest białko, prawda? Dokładnie tak. I jesteśmy w stanie jakby wyrobić, w cudzysłowie, wyrobić białko produktami roślinnymi? Oczywiście. Albo odzwierzęcymi, bo wegetarianie jedzą też jajki. Jajki, tak, dokładnie. No, jajko jako pełnowartościowe białko. Będziemy się też posiłkować nabiałem, natomiast oczywiście możemy wykorzystać rośliny. Natomiast Rośliny na przykład strączkowe, takie jak fasola, ciecierzyca, soczewica czy bób. Natomiast musimy pamiętać o tym, że rośliny czy produkty zbożowe mają niepełnowartościowe białko. Nie mają wystarczającej ilości aminokwasów. Aminokwasy, które są zawarte chociażby w roślinach strączkowych, nie znajdują się w zbożach. Dlatego łącząc jedne z drugimi dopiero sprawimy, że będziemy mieć pełnowartościowe białko. Czyli z głową wszystko. Czyli wszystko z głową oczywiście. Jasne. Okay. To nie wiem, wysyp sobie to znowu i będziesz przesypywał do miseczki na przykład. Nie, miałeś pomidory i paprykę. Dobra, mamy tutaj generalnie. Chodzi o to, że nagrywam na 3 kamery. Czwarty raz to samo. Już skroiłem wszystko, co tu było do skrojenia. Wszystko skroiłem. Więc po prostu będziemy tylko teraz gadać. Tak, no właśnie. Nie, no dobra, będę kroił te pomidorki dalej. Zostało jeszcze kilka. A ty mi możesz powiedzieć... Patrycja. Ja? Tak. Słuchaj, no to generalnie to, co mówisz... A ja to mam dla ciebie. A, to masz dla mnie. Tak, proszę. Generalnie jakby wnioskuję z tego, co mówisz, a przynajmniej mogłoby się tak wydawać, że generalnie wychodzi mi na to, że ta dieta wegetariańska to jest w ogóle super i zamiast mięsa jest... Okej. Okay. Czy są jakieś pułapki? No są pułapki, oczywiście. Myślę, że w każdym takim systemie żywieniowym, jak w każdej diecie. No o takiej najważniejszej już wspomniałam na samym początku, czyli osoby, które na własną rękę przechodzą na dietę wegetariańską, tak naprawdę rezygnują z jedzenia mięsa i nie uzupełniają tego innymi składnikami. To jest bardzo ważne, żeby... To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli nie uzupełnimy tych składników, które odstawiamy pod postacią mięsa, sprawiamy, że nasza dieta jest po prostu niedoborowa. I inną taką jeszcze ważną pułapką jest fakt, że na diecie wegetariańskiej możemy spożywać zbyt małą ilość kalorii, ponieważ jest to dieta, która głównie opiera się na roślinach, czyli produktach bogatych w błonnik. Sprawia, że syci nas szybciej. Więc to może sprawić, że nasza podaż kaloryczna będzie niewystarczająca, co jest jednak bardzo ważne, jeżeli trenujemy. Jasne. A propos kalorii. Co dalej? Pierwsza część to po prostu smarujemy nasz placek sosem, jasne, a później układamy wszystkie składniki. Może ja będę to robiła, ty będziesz po prostu kopiował. Tak, tak zrobimy. No dobra, powiedziałaś o białku, tak, że to jest bardzo istotne, a mnie jeszcze zastanawia, ponieważ w diecie mięsnej jest jeszcze żelazo takie dosyć istotne i które często, że tak powiem, słyszę, że w tej diecie mięsnej jest bardzo istotne i wcale nie tak łatwo je w diecie wegetariańskiej wyrobić. Prawda czy nieprawda? No nieprawda, to znaczy mamy mnóstwo produktów roślinnych bogatych w żelazo, natomiast rzeczywiście musimy pamiętać o tym, że żelazo pochodzące z produktów roślinnych jest gorzej i też wolniej wchłaniane przez nasz organizm. Natomiast korzystając z tych produktów bogatych w żelazo, musimy pamiętać o produktach bogatych w witaminę C. Jeżeli ta dieta jest dobrze zbilansowana, to nie powinno być kłopotu z niedoborem żelaza. Nie tak. Okay. Dlaczego nie tak? No nie tak, bo potem zwiniesz i będzie ci wypadało, dlatego mówiłam, żebyś poczekał. A ja nie chciałem czekać, bo jestem głodny. Czyli zaczynamy od sałaty i teraz zobacz, musisz zacząć tak od połowy, bo tu to zawiniesz w dół, a tu zwiniesz boki. Rozumiesz? Tak na ćwiartce. Czyli taki musi być nawet na takim skraweczku. Na ćwiarteczce takiej, albo nawet mniej, tak? No. A co ma witamina C do żelaza? Poprawia absorpcję żelaza. Czyli wchłanianie. No to już teraz to wiedziałem. Ładne słowo, tak. Teraz możesz tak sobie sałatę ułożyć. Dobrze. Przejdziemy do fasoli, czyli naszego... Czym jest fasola w diecie wegetariańskiej? Białkiem. Nie tylko wegetariańskiej, czym jest po prostu dokładnie. Białkiem. A teraz zwijamy od dołu. No, tak do... Boki, okay. Dlatego one miały być puste. A, dobrze, no przecież wiem. No i teraz pewnie drugi. Wychodzi sos. I teraz drugi. Mój placek jest gotowy. To smacznego. O, widzisz, taki jesteś. To ja też chcę. Standardowo na dole macie... No. To może dodaj to po prostu jako składnik, a nie... Na górę też możecie dodać sos. W sumie są 2 łyżki, to co się będę... Na dole macie przepisy. A my już nie będziemy przedłużać, bo jesteśmy bardzo głodni. Ja mam tylko nadzieję, że teraz jak to nagrywamy i teraz do was mówię, to w ogóle to się zapisuje i to się w ogóle słyszy i nie będziemy nagrywać tego po raz 15. Dokładnie. Że jak teraz zjemy, to będzie przyps, dlatego ja może pójdę i sprawdzę, czy to się nagrywa. Zaraz wracam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tu się nic więcej nie wydarzy. Nie wiem, na co wy czekacie, jakby róbcie. Nuda. Róbcie. Jedzcie. Najpierw zróbcie. Nuda jak w polskim kinie. Nic się nie dzieje. Ja bym sobie tutaj dał 2 placki zamiast jednego, pamiętam. Dobrze by się nie opłacało, jakby wiesz, jeść, bo jest bardzo kaloryczne, no a co wtedy? Mhm. Okej.